Witam bardzo serdecznie na kanale Sunlight Tarot. Tarociska Fortuna Kłania się. Dzisiaj, karty dnia na dzień 27 września, zaczynamy tarot Lenormand. Bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam do wysłuchania. 27 września, jaki to będzie dzień? Myślę, moi drodzy, że u Was wszystko w porządku. Czujecie się dobrze i bezpiecznie. Także zaczynamy. Dziesiątka monet. Dziesiątka monet, kochani. No, tutaj jest bardzo dobra energia w rodzinie. Dużo spraw związanych z rodziną. Myślę też, że mogą być wiadomości dotyczące finansów. Wszelkiego rodzaju jakieś sprawy ukryte, które były. Sprawy dotyczące jakichś spadków, sprawy dotyczące finansów, tu mogą się wyjaśnić tego dnia. Oczywiście, mm, też jest tutaj możliwość, moi drodzy, osiągnięcia. Mm, Dobrej materii przy pomocy swojej energii, nie tylko wiadomości od rodziny, ale też przy pomocy swojej energii, oczywiście, jak najbardziej, ale głównie to są rozmowy z rodziną, o rodzinie w sprawach materialnych. Mogą być różnego rodzaju niespodzianki, ale też i dobre pieniądze, dobre materialne, tutaj zarobki. Oczywiście, moi kochani, w aspekcie zdrowotnym, ja bym powiedziała drobne sprawy przeziębieniowe. Uważajcie, to jest jeden z aspektów zdrowotnych. Oczywiście, tutaj nie rozwijam wszystkiego, moi kochani, o tej dziesiątce monet, bo wiadomo, że ten film trwałby bardzo długo. No ale kochani, tutaj są myszy, także też uważajmy, bo są problemy możliwe, które wyjdą na jaw z materią, z finansami dotyczące spraw rodzinnych być może. Także tutaj różne rzeczy yy, uważajmy na to, aby nie stracić, yy, nie być oszukanym, ani okradzionym, bo niestety tutaj są myszy y, stratami, tak, w Lenormand. <laughs> Także tutaj uważajmy, moi kochani, na finanse. Y, bo oczywiście to Lenormand zawsze nas przestrzega. No, także tak wyszło, dobre takie ostrzeżenie jest, oczywiście, można na to wcześniej zwrócić uwagę, można oczywiście się przygotować jakoś na pewno i być czujnym. Także, moi drodzy, ja Wam życzę spełnienia przede wszystkim i spokojnego dnia. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia.